To jest fragment pięknego żywopłotu cisowego z kolumnowych cisów. Cisy mają bardzo ładne przyrosty, duże. Tak jak tutaj widać, to jest tegoroczny przyrost. Mamy w tej chwili połowę sierpnia, on jest jeszcze niezakończony. Jeszcze te cisy będą rosły, tak samo tutaj. Tu znajdują się akurat w miejscu dosyć trudnym dla nich, bo jest ciemno, jest mało światła, mało słońca. Ale mimo wszystko, w porównaniu z możliwością rośnięcia tutaj żywopłotu stój, to ten żywopłot jest po prostu rewelacyjny. Tutaj na końcu mamy posadzonego cisa złotego elegantissima, który też jest przycinany, w odróżnieniu od tamtych kolumnowych, jest przycinany w kosteczkę. A tu mamy nasadzenie nowych cisów, nowego żywopłotu, który za jakiś czas się ładnie zrobi gęsty. To są też kolumnowe, wąskie cisy. Cis jest najwdzięczniejszą rośliną żywopłotową. Można go zawsze bardzo łatwo odmłodzić, bo można go przyciąć. Jeżeli chcemy, żeby był niższy, możemy go bez problemu ściąć, odcinając 1/3 czy nawet 1/2 wysokości. I to nie będzie ze szkodą dla tego żywopłotu. Ten żywopłot będzie jeszcze piękniejszy. Do tego weźmy pod uwagę fakt, że żywopłoty cisowe, one są o wiele lepsze aniżeli żywopłoty tujowe. Już nie tylko jeżeli spojrzymy na możliwości cięcia, odmładzania, przycinania, ale mają głębszy system korzeniowy. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu nie są tak wrażliwe na susze, które w tej chwili w naszym klimacie są czymś normalnym i naturalnym. Musimy się przyzwyczaić do życia z suszą i przyzwyczaić do życia w suchych ogrodach, których nie będziemy mogli podlewać. Tak więc cisy są pod wieloma względami rośliną przyszłościową. W następnych filmach będę mówił więcej o cisach, ich możliwościach zastosowania i wykorzystania.